Siema wariaty, w dzisiejszym odcinku lecimy z czymś, co chyba prawdziwe piroświry kochają. Titanium, salut, kosteczki. Patrzcie, Sebastian specjalnie do dzisiejszego testu wyznacznik najlepszego efektu Titanium Salut najgłośniejszej dwudziestki. Dinu, pamiętasz? To i Shark od świętej pamięci Dextrema sprawiało to, że klękajta narody. To jest wyznacznik mocy, czyli najmocniejsza wyrzutnia 20 mm istniała. Następstwem tego powstały różne inne kosteczki, ale mamy tak. Mamy tutaj kosteczkę Red Thunder od Argento. Mamy tutaj Blitz Ramsika od Iskry. Mamy tutaj nawet taki zabytek Acapka od Ultra Shopu. Następnie mamy dobrze wam znaną serię El Titanio Zoom Boom. No i z tego co słyszałem, kostkę, która podobno jest bardzo dobra, nie wiem, tylko to słyszałem, El Titanio Zoom Boom, ale od SR Pyro. Tutaj mamy El Titanio od Pyromaxa, tu jest od SR Pyro. Tak jak powiedziałem, nagrywamy wam taki teścik kosteczek hukowych. Patrzę, no nie, to chyba wszystkie takie małe, jakie mamy. Nagrywamy teścik właśnie takich kostek hukowych przed sezonem, żeby było, może, było wiadomo, czy na przykład ta kostka jest fajna, czy na przykład ta. Kamera, wiadomo, tego nie odda. Gruby, wiadomo, gruby to gruby, zaraz ktoś powie, pewnie. Ale jest kamerzysta Dinu, niezależny ja bis. Ja się nie znam. On się nie zna i dlatego kostki jak będą strzelały... Poczekaj, jeszcze jednej rzeczy brakuje. O, brakuje. Co takiego? Mamy jeszcze Doom Booma. Niech będzie, jest dostępne. Jest Dino, on będzie wyznacznikiem, będzie mówił, czy dobrze napierdziela, która jest lepsza, która jest gorsza. To jest niezależna osoba. Ale, żeby nie było nudno, mamy jeszcze coś finowego, coś ekstra. Jest tylko 5 sztuk na Pirohicie. Cena tej kostki może być kosmos. Przypuszczam, że może 400-500 zł, bo w zakupie była bardzo droga. Więc przypuszczam, że około 5 sztuk trzeba będzie za nim dać. Dokładnie jak będę wiedział, to mam cenę, podam wtedy na ekranie. Jest taka kosteczka od Vulcana. 49 strzałów, kaliber 30 mm. Kod produktu to jest jakiś ECO 30122. 850 gram neku. I teraz tak, ja do dnia dzisiejszego pamiętam tą fajną kosteczkę od Triplexa 30. Jej nigdy nie zapomniałem, nigdy. I mam nadzieję, że ta kostka zrobi rozpierdziel. Podobno jest klękajta narody, ale jak usłyszałem, że to jest nowa produkcja, myślałem, że to jest jakaś, wiecie, stara, nie wiem, z 2015-16. No to bym brał w ślepo cały kontener, ale jak usłyszałem, że to jest nowa produkcja, powiedziałem, Sebuś, 3 kurwa kartoniki. Bo nowe produkcje, ja im nie ufam. Ja im nie ufam. Może będzie klepot jaj, może nie. O tym się okaże. Chciałem was poinformować, w niedzielę, bo w tym roku wypada Sylwester w niedzielę. Pirohity będą jak najbardziej stacjonarne, czynne w niedzielę, więc o to się musicie przejmować. No i co, Pirohit. Nie, Pirohit Piła. Radom. Ja ciągle Radom myślę ze Rzeszowem. I Police. Tam was zapraszamy. W Policach cały czas jestem. Więc lecimy z testem. No i Instagram Mahony 69. Dobra. Zoom boom, El Titanio, SR Pyro. Podpalać? Tak, Sebek, kocuj się. Kurde, gdzieś kałuże były. Ja wiem, że tu gdzieś kałuże są. No dobra. Dawaj teraz El Titanio od tego, od Pyromaxa. Ale wiecie co, z efektowymi będzie lipa trochę, ona pierwsze, nie? Dawaj. Pierwsze miała trochę cichsze, tak. Też mi się tak wydawało. Ale wolniutka była. No taka spokojna. Tak. Jak coś to masz kałuży obok. Głośniejsza? Jest głośniejsza. Ale znosi je tam.
efekt szybko ściąga na bok, tak. Nie? Głośniejsza była. Teraz zobaczymy klaska. Więc na razie zoom boom od Pyromaxa jest głośniejszy. Ty, coś z tym lątem? No. Musiałem, bo ten, no, nie chciał się zapalić. Kurwa! Welcome to the Jackass! Rozerwało ją! Klasek to jest klasek! Kurde! Jakaś mina czy coś? Tak, jakaś mina! Welcome to the Jackass, panowie! Jest tam rozerwana, człowieku! Jest tam, zobacz! Rozbezczeszczyło ją! Patrz, człowieka, jakie porozrzucało! Dobra, dawaj ten! Czekaj, wiesz co? Jak oceniasz klaska? Bardzo dobry! A mówię, ten nąt już był coś taki, kurde! No! Ładna! Ogon ładny! Ogon miała fajny, ale jeśli chodzi o huk, to była podobna do El Titanio pierwszego. No. Dobra, czekaj, teraz Acaba czy... Acaba. Acaba. Stary Acabik. Klaska porozrzucało wszędzie, stary Acab. Zaraz zobaczymy. Ale strasznie kurde wiatr czuję, nie? Ja nie muszę nic mówić. Stary Dextrim. Stary Dextrim. No to będzie podobne. El Titanio. El Titanio. Nie, szkoda mi tego odpalać. Tomasz, nie. Odpal sobie. Nie, dobra. Proszę. Odpal. No, kiedyś kostki to były hukowe. No niestety. Dobra, chociaż niech ostro da czadu. Zobaczymy. No. Bo niżej leciał, dlatego. Może. Mi się wydaje, że podobny huk, ale niżej leciał. No i dobra, idź ta odpalajta tamtego wariata. Chodź go zbliżej, pokaż jeszcze. No co tu pokazywać, no? Okay, bo tego to ja bym sobie nagrał. Tego bym sobie nagrał? Tak. Zobaczymy, czy Daniel się zna na hukowych kostkach. Ten? A co? Dobra, jest na wierzchu. Dobra. Nagrywasz czy ten? Ja cały czas nagrywam. Zaraz zobaczymy, czy to będzie faktycznie taki wow, must have, czy... O, Pardin już odpalił z Niemca. Ole mino! Teraz dopiero ucichło. Yeah. Ale napierd... A czuliście jak babechy chodzą w środku? Ty, ale... Yeah. Ale jaką ona miała minę piękną, niebiesko-czerwoną. Ogon taki. No i te ogony właśnie. Ty, piękne. No nie wiadomo, bo gdzie patrzeć ci na minę. Ja starałem się minę nagrywać, wiesz. To by chyba, co? Ale znaczy, ładna była, opierdzielona. Jako tak nagrałem. Powiem ci tak, dla jakiegoś piroświra, który kocha saluty, to jest idealna kostka. No, ja chyba sobie też ogarnę takie. Przydałoby się pantę przetestować, kurde, bo... Żeby porównać? No. Jeden do jednego? No. No ale robi robotę. Robi robotę. No to tyle mordeczki. Trzymajcie się. Nie, no ładnie. Wiadomo, chociaż... No co ja mogę powiedzieć? Fajne, fajne. To by chodziło, nie? Trzymajcie się ciepło. No. Jak myślisz, że...
Może też odpalimy tak na chybiu trafił. Nie, już nie bawię. To weź to schowaj lepiej. Tak, co chciałeś powiedzieć jeszcze? Nie? To myślisz się do tej panty, ciężko powiedzieć, nie? Ciężko, panta też robi robotę i też jest dynamiczna. Czyli to jest taka kosteczka w sam raz. Fajna właśnie, ale ta mina jeszcze piękna. Mina fajna. No wiadomo, no to kosztuje swoje. Panta nie miała takich ładnych efektów. No dobra, trzymajcie się, coś kosztem czegoś. Jakby więcej było takich mocnych salutowych, no to wiadomo, ceny byłyby inne. Na razie. Red Thunder, bo jeszcze zapomnieliśmy o tej kostce. Idziemy do bagażnika, tam sobie Red Thunder leży szczęśliwiutka. No zobaczymy, no ale już wiadomo. Ale ładna mina. O! Ale nisko strzelił, bardzo nisko, bardzo nisko. Ale piękna mina. No, powiem ci. No. Chyba z tych małych najlepsze miała pierdnięcie. No nisko leciało, na tego. Nisko, nisko. Tak, no nisko. Ale śmieci. Tak naprawdę, jak ktoś tęskni za Dextrina 20, to jest super alternatywa. Red Thunder od Argento. No dobra, trzymajcie się, na razie.